Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Clash Royale u mnie na kanale. I w dzisiejszym materiale wbijemy sobie, chociaż w sumie to nie, bo jestem dzbanem i wbiłem przez przypadek Challengera, ale to zaraz wam powiem, jakim cudem to się mogło przez przypadek wydarzyć. Także no nie wbijemy sobie Challengera, ale otworzymy sobie Legendary King's Chesta, którego można zdobyć tam wbijając 3950 pucharków, także ja go sobie specjalnie zostawiłem na ten odcinek. No i cóż, nie mam zamiaru przedłużać, bardzo wam dziękuję za zaangażowanie, ponieważ naprawdę robicie robotę pod tą serią, no naprawdę jest mega odzew z waszej strony, za co wam bardzo dziękuję. Przypominam wam również, że na G2 z kodem OJC macie 3% zwrotu, link do strony jest w opisie, także jak macie ochotę to sobie zobaczcie, bo może znajdziecie jakąś gierkę, która was interesuje po korzystnej cenie. Ja już nie przedłużam. Wchodzimy sobie do gry, tak jak widzicie jest Challenger, dzisiaj też czeka mnie powiedzmy wielka chwila, ponieważ wbijam minionki na dziesiąty poziom. Wbijam je na dziesiąty poziom dzięki trade'om, bo jakby te trade'y w klanie naprawdę robią olbrzymią robotę. No po prostu mogę się pozbyć kart, na których mi nie zależy, aby zdobyć karty, na których mi zależy, więc no to jest spoko opcja. I słuchajcie, mam dla was jeszcze jedno takie ogłoszenie na początek. Otóż pojawiła się tutaj całkiem ciekawa oferta w sklepie za 50 zł z Mega Lightning Chestem. I jeżeli pod tym filmem zostawicie 600 pozytywnych ocen, 700, myślę, że 700 będzie spoko, to ja tę ofertę kupię na następnym odcinku i ją również sobie na następnym odcinku otworzymy. Zacznijmy ten odcinek od Silver Chestów. O proszę, nawet jakiś questik zaraz uda mi się zrobić. O dokładnie, fajnie, bo tutaj mam kolejnego Legendary King's Chesta, więc to jest zawsze spoko opcja. No i dobra, tę skrzyneczkę otworzymy sobie w jakimś momencie na filmie. Jak to się wydarzyło, że wbiłem przez przypadek Challengera? Otóż byłem przekonany, że mam 3890 pucharków, a miałem 3990, więc po prostu to był mój błąd. Chciałem dla was zacząć nagrywać odcinek właśnie, w którym będę wbijał Challengera. Tylko no myślałem, że kurczę, jak mi brakuje 100 tych, jak mi brakuje... O nie. A nie, dobra, trafiony. Jak mi brakuje 100... Wiecie co? Spróbujmy tak. Jak mi brakuje 100... Jak to się mówi? No, come on. On w ogóle to... On mnie zaboli trochę. Jak mi brakuje 100 pucharków, to jest szansa, że nie wbiję tego na odcinku. Dlatego właśnie jakby stąd stwierdziłem, że przetestujmy sobie te minionki w ogóle na 10 poziomie. Stąd stwierdziłem, że dobra, no to muszę pograć trochę przed odcinkiem, żeby no łatwiej tego Challengera byłoby mi wbić na odcinku, tak? No bo jednak głupio by to wyglądało, gdyby odcinek trwał 40 minut, a ja bym się siłował, żeby wbić 100 pucharków. A no okazało się, że brakuje mi tylko 10, a nie 100, więc no cóż, trochę przykra sytuacja. W ogóle dajcie mi znać, ile wy macie wolnego teraz na święta, bo wiem, że wy jeszcze pewnie w piątek idziecie do szkoły, bo jak wszystko dobrze poszło, to wy ten film widzicie w czwartek. I co ciekawe, ja dla was również ten film nagrywam w czwartek. Ja go nagrywam w czwartek o 12, a plan jest taki, żeby wleciał na kanał o godzinie... Nie tak, wiecie dlaczego? Bo Fireballa można też używać, żeby odsuwać przeciwników i to się naprawdę fajnie sprawdza. W sensie, czyli powinienem rzucać przed przeciwnika, a nie tak no dosłownie w niego, bo to inaczej nie ma sensu. To inaczej nie ma większego sensu. Dobra, spróbujmy tego króla, żeby atakował bandytkę, żeby mi nie zniszczył. Nie wiem dlaczego wcześniej tego tak w taki sposób nie zrobiłem, ale może dlatego, że ten... że ja nie do końca wiem jak działa tak szczerze ten... Dobra, wiecie co? Bo... Dobra, nie będę się przejmował. Nie będę się przejmował, bo te miniony raczej wykończą tego Mega Knighta, a ja bardziej powinienem się skupić, wydaje mi się, na ataku. Zobaczcie, w ogóle balona mam na... Okej, powinienem polecieć już od dawna tymi. Zobaczcie w ogóle, że balona mam na 11 poziomie. On jest po prostu... I to również z trade'ów, powiem wam. To również dzięki trade'om. Ten balon jest na takim, a nie innym poziomie. Dobra, chyba gościa mamy. No, na pewno ta bombka go wykończy. I trzy koronki, to jest fajne zwycięstwo. Lubię ten swój deck. Lubię ten swój deck. Jeżeli byście mnie zapytali, czy odczuwam jakąś różnicę w grę na Challengerze, a nie wiem, na 3800, no mając 3800 pucharków, to nie czuję jakiejś większej różnicy, tak szczerze. No dobrze, ja wiem, że ja tutaj mam nagrodę. Aha, bo zdobyłem jeszcze kolejną, tak? W ogóle tutaj jest skrzynka z epikami, epic chest.
No dobrze, otwórzmy sobie Pass Royala, to co udało mi się zdobyć za Pass Royala teraz. Zagramy jeszcze jedną grę i potem otworzymy sobie Legendary King's Chesta. Fajnie, bo mam aż 5 skipnięć możliwych, więc to jest spoko opcja. Nic stąd absolutnie nie potrzebuję. Mini Pekka. To bym też wymienił. Dobra, no to 6 kart to nie będę wymieniał. 3 muszkieterki. Ale ja nie chcę takich rzeczy. Tombstone. Mega Minion? No Mega Minion okej. Okay. Mega Minion jest spoko, fajnie, że będę go mógł wbić gdzieś tam na wyższy poziom. Co tu jest w ogóle? 120 kart aż. A to jakaś taka większa skrzynka, bo zazwyczaj te skrzynki tu to zawierają tak raczej mało kart, nie? Tak mi się wydaje, może się mylę. Tutaj jest za darmo, o widzę, że ten. A co tutaj jest? 35 rzadkich kart. No, oczywiście czekam na 35 poziom. Nie wiem o co chodzi, ale wyskoczyła mi jakaś informacja. Towarzysz dnia odblokowany. Nie wiem, cokolwiek miałoby to oznaczać, ale... Ale no cóż. Dobra, lecimy sobie dalej, słuchajcie. Właśnie, miałem mówić, bo nie wiem, czy w końcu dokończyłem ten wątek. Dajcie mi znać, kiedy wy macie wolne i ile macie wolnego, ponieważ ja już dzisiaj na uczelni nie byłem i w piątek też nie idę, więc mam tak naprawdę wolne od dzisiaj aż do 7 stycznia, więc możecie się spodziewać materiałów. Chciałbym codziennie, ale wiem, że wiecie, będą święta i ja będę jeszcze wyjeżdżał, bo... Cyk, ładnie to rzuciłem, ładnie rzucone. Dobrze rzucone było. Cyk. I po nim. Ona zacznie atakować i od razu oberwie od bandytki. Super. Oczywiście, no, armia szkieletów na bandytkę to jest bardzo dobry deal. Okej, no te szkielety trochę mnie obiją. Dobrze, że mamy, tak całkiem dobrze sobie, mam wrażenie, całkiem sprawnie sobie radzimy na tego gościa. Wrzućmy mu tutaj Inferno Towera, żeby za bardzo nam wieży nie obił. Wydaje mi się, że może wezmę te... No nie wezmę. Z Electro Wizardem. A może? Może? No dobrze. W ogóle fajna jest ta emotka z tym klaskaniem. Chociaż już każdy ją ma. Ta w ogóle dowiedziałem się, ona jest z pierwszego Pass Royala. Ten Pass Royal, który ja kupiłem, to był pierwszy, jaki był w tej grze. To ciekawe, który ja kupiłem jakby, no... No tak, no poprzedni Pass Royal, jaki kupiłem, to był pierwszy Pass Royal. I co ciekawe, nie zrobiłem go całego, więc zjedzcie mnie w komentarzu, ale nie wiem, do 20 poziomu go zrobiłem, więc totalnie niepotrzebnie. Swoją drogą, to też jest... jakby ja w tym... całej swojej karierze, powiedzmy, grania w Clash Royale wydałem 40 zł, 47 zł na dwa Pass Royale aktualnie. Więc to chyba jest tak całkiem spoko, to nie jest za dużo pieniążków. Dobra, lecimy z balonem i to jest, moi drodzy, moment, kiedy gościu, no nie ma podjazdu, nie? Nie ma podjazdu, tam może się szkieletkami bronić. Dobra, może sobie wziąć nawet i te wieże, ale co mu to da, jak my mu bierzemy w tym momencie króla. No i super, 3 koronki, kolejne łatwa wygrana mi się wydaje. Też gościu no miał o jeden poziom mniej, niższy poziom króla. Więc no to też myślę, że to też mogło się przyczynić do tego, że poszło mu trochę gorzej. No i dobra, nie przedłużamy, otwieramy tę skrzynkę. Pierwszy raz w ogóle ją otwieram. Chcę oczywiście Hog Ridera, to jest dla mnie dużo fajniejszy wybór. No niech będzie, z twojego złego to wezmę Elixir Golema, bo nawet tam słyszałem, że są jakieś fajne deki z nim. Nie używam ani jednej wieżyczki, ani drugiej, ale niech będzie, weźmy Archerki. Niech będzie mag. Epiki. Goblin Barrel. No niech będzie beczka goblinów. Nie używam ani tego, ani tego. Uśmieszek na twarzy, bo jest legenda. Ciekawe, jakie będą do wyboru. No nie używam. Za Pekkę więcej osób chce się wymieniać, więc wezmę Pekkę. I co my tu mamy? Tak sobie. Obojętnie co wezmę, bo obie są dla mnie nowe. Niech to będzie Royal Ghost. Spoko, no spoko. W sumie nie dostałem żadnej karty, na której mi zależy, więc może nie tak spoko. Może jednak nie tak spoko. Nie wiem sam co powiedzieć. Bo no... No tak średnio, ale będzie na trady, nie? Będzie na trady. Z Fondromem, ja bym bardzo chętnie zrobił jakoś trada. Czy ja w ogóle mogę?
co ja bym chciał dostać? No, Hogridera bym chciał dostać, co nie? Hogridera to bym chciał dostać. W tym moim aktualnym deku to chyba nawet nie ma za bardzo rzadkich kart, tak szczerze. No, nawet w ogóle. Więc w sumie, no, powstrzymam się jeszcze z tymi trade'ami. Wiem, że na pewno będę chciał trochę potestować ten deck z Hogriderem 2-6, ale no, trochę się boję teraz, bo mam wrażenie, że... wiecie, ja nim trochę grałem i musiałem się napocić, żeby wygrać, gdzie tym deckiem, którym gram teraz, wygrane przychodzą mi, no, mega łatwo. Mega łatwo, więc no cóż. Dobra, bo akurat ona mnie, ta princeska mi załatwi te miniony, jeżeli odpowiednio jakby tego nie rozwiążemy. Dobra, załatwmy go fireballem. Okej, poleciał Royal Ghost. Może postawmy tak po prostu. Niech sobie... O nie, no nie, bo ta... Kurczę, no nie lubię tego jego deku. Będzie mnie strasznie irytował. Bo na tę princeskę to... No nie wiem, ja bardzo nie lubię tej karty, więc myślę, że może być pewien problem. Gościu ma jeden poziom króla wyżej. Wydaje mi się, że nie docisnę go do... Dopóki nie będzie podwójnego eliksiru. Dopóki nie będzie podwójnego eliksiru, to raczej nie mam do gościa podjazdu. Okej, no, Electro Wizard. Bo to są bardzo dobre kontry, w sensie, no wiadomo, na miniony Electro Wizard, no to jest po prostu bardzo dobry... Bardzo dobra odpowiedź. Rzucę balona, bo nie jestem przekonany, czy on mi go zatrzyma, czy on ma w ogóle coś, czym jest mi go w stanie zatrzymać, bo na razie nic takiego nie rzucał. No właśnie, on jest taki bardzo skupiony na ataku, mam wrażenie. Że ten jego deck to jest tak stricte skupiony na ataku, a nie ma zbyt dużo... Nie ma zbyt dobrej ochrony na jednostki latające, więc chyba na tym chciałbym się skupić. Tak, to jest definitywnie deck skupiony na atakowaniu. Ma dużo takich postaci, które zadają duży damage. Jeżeli dałbym radę, tylko z kolei mój deck jest taki średni w defensywie, więc sam nie wiem, bo widzicie, ciężko mi się wybronić. Ja mam... Aha, no dobrze, Filip, to było dobre w takim razie. Te miniony sobie poleciały. Nie dam rady. Kurczę, no szkoda, bo łatwo by go było porobić, tylko no ja mam tę defensywę. Ona u mnie trochę kuleje. Minus 9. A dlaczego tak mało? Na challengerze tak mało się traci? Nic nie rozumiem. O, Ice Spirit. A to fajny akurat ten. Nic nie czaję. Dlaczego mi tak mało odjęło? Nie wiem. Nie wiem. To dziwne, że minus 9. Myślałem, że wiecie, skoro dostaję za wygraną plus 40, no to odejmuje mi też ze 40, a tu widzę, że jednak nie. Dobra, zagrajmy bandytką. Okej, okay. Wow, ale on wleciał ofensywnie. Wysoki poziom. Wysoki poziom kart, to mi się nie podoba. Rzućmy od razu może w taki sposób. Dobra, niepotrzebnie, bo wieżyczka dobija. No właśnie, no właśnie, tak coś czułem, że to niepotrzebnie. No, 11 poziom. Tutaj hordy minionów. No niedobrze, niedobrze. No gościu ma naprawdę konkrecik, konkrecik poziomy i to będzie ciężkie do przeskoczenia dla mnie. Plus jeden poziom króla więcej, ale balona ma na niższym. Także można się, wiecie, można się dowartościować. Tylko nie mam jak go... No właśnie, tylko trochę nie mam jak tego balona skontrować w tym momencie. Zagrajmy tak. Ale dalej... No niestety. Dalej ta armia szkieletów mnie zaboli. No ale nie straciłem wieży, a mogłem stracić na taki atak. Pogratulujemy mu. Nie wiem, mam wrażenie, że teraz te deki mamy takie... Może dosyć wyrównane? No nie wiem, muszę się zastanowić. W ogóle tak się nie mogę doczekać aż... Okej, on gra ciągle bardzo podobnie. Czyli leci z tym. Okej, dobra. Te strzałki to było słabe. Myślałem, że one trochę więcej zrobią. Ale one jednak nie zrobiły nic. O nie, leci ta. Leci horda minionów. Wysokie poziomy. Te poziomy mnie trochę bolą, nie ukrywam. Nie ukrywam, no trochę bolą. Dobra, wiecie co? Spróbujemy polecieć z balonem za nim. On będzie atakował mnie już tu, więc... Nie wiem, czy rzucanie balona tak od razu... O nie. No właśnie, to jest dobry pomysł. To jest fatalny pomysł. Inferno Dragon mnie bardzo szybko pokona. Ale dobrze, bo jest eliksir razy dwa, więc wydaje mi się, że na eliksirze razy dwa mam szansę coś zrobić. Dobra, zagrajmy tak. Przerzućmy może te... Przerzućmy te... rzeczy.
Zagrajmy sobie szybciutko, cyk. Dobra, zostaje tylko Inferno Dragon. Elitarni barbarzyńcy, poleci zaraz. Ojejku, ale oni bolą. Ała. Ojejku. Słabo, słabo. No. Cóż. No był lepszy. Był lepszy, ale tylko minus 8. Strasznie... Wiecie, jakoś tak strasznie luźno. Spodziewałem się, że trochę więcej mi będzie odejmowało, ale widocznie... Widocznie na tych arenach to już troszeczkę się inaczej liczy. Ciekawe, tutaj co dostanę? Aha, trade token. Tutaj dostanę epic chesta. Tu jakąś legendę. W sumie żadnych ciekawych skrzynek nie ma, tak na dobrą sprawę. Jeśli mam być szczery, to żadnych ciekawych skrzynek tutaj dalej już nie ma. Jest fajna skrzynka na Royal, o tutaj. Ta, którą dzisiaj otwieraliśmy, ale to ostatnia fajna skrzynka, jeśli o to chodzi. Mogę jeszcze zobaczyć jakieś challenge. Aha, tu już coś zacząłem grać. Jak widzicie, dobrze mi idzie. Jak widzicie, dobrze mi idzie. Co tu się zacznie? Jakiś turnament. Goldzik do wygrania. O, jest ta skrzynka też do wygrania. No nic, dobra moi drodzy, słuchajcie, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Życzę wam miłego czwartku, o ile ten film uda mi się do czwartku wrzucić, ale liczę, że tak. Do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnych materiałach. Ja się zabieram za montowanie tego filmu dla was i za robienie miniaturki. Cześć!